absolwent łódzkiej filmówki. Swoją karierę rozpoczynał u boku Wandy Jakubowskiej i Andrzeja Wajdy. Jako asystent albo drugi reżyser pracował przy Lotnej, Pokoleniu, Kanale i Popiele i Diamencie. Jednak widzowie znają go przede wszystkim jako twórcę serialu Stawka większa niż życie. W Świdnicy był, jak sam podkreślał, nieraz. Jest pewna niespodzianka, mianowicie nie spodziewacie się tego, że ja wiele, wiele lat temu byłem w Świdnicy. To kilka razy byłem w Świdnicy. Także to jest naprawdę wielka niespodzianka. 31 maja 2011 roku Janusz Morgenstern na Festiwalu Reżyserii Filmowej w Świdnicy odebrał kryształowego dzika za całokształt twórczości.